A co w przypadku zamienników cukru? Ponieważ na przestrzeni ostatnich lat, kiedy już wiemy, że cukier niekoniecznie dobrze nam robi, syrop glukozowo-fruktozowi robi nam bardzo jeszcze źle. Gorzej. Pojawiły się masę zamienników mhm. tak? od aspartamu, który tak. też już teraz ma złą sławę, poprzez te wszystkie poliole. O których ludzie, mam wrażenie, że jeszcze nie wiedzą tak dużo. Nie wiedzą. Moim zdaniem, znowu, w momencie, kiedy Polak widzi cukier trzcinowy, to mówi: To ja to mogę zjeść, no ta? bo, to jest, to, jest to, bo to jest zdrowe. No nie, no, cukier to cukier, tak? Czy to jest cukier trzcinowy, czy jakikolwiek inny, to zawsze powtarzamy, że to jest cukier. Ja na przykład używam ksylitolu mhm. i jestem z tego bardzo zadowolona, chociaż. Czyli tak zwany ta, cukier tak, brzozowy. Tak, cukier brzo brzozowy. Natomiast znowu, to jest, ja, ja też się uczę mniej słodzić mm -hmm. i to jest tak, że ja chyba słodzę tylko kawę, herbaty już nie słodzę. Jeśli chodzi o ciasta, używam ksylitolu. Ja na przykład jak robię przetwory owocowe, w ogóle nie używam cukru. I ludzie się mnie pytają, no ale to przecież jest konserwant, to to, to będzie mm -hmm. to przetrzyma cały tam nie wiem rok. Tak, ja jem dzisiaj drzemy truskawkowe z zeszłego roku. W których nie ma nic oprócz owoców. I ym, my musimy po prostu świadomie podjąć tą decyzję i powiedzieć sobie: koniec z tym cukrem, i albo zrobić to w zależności od człowieka i, i, i jego umiejętności podejmowania decyzji, albo robimy to dzisiaj i koniec, albo robimy to stopniowo i eliminujemy mm -hmm. ze swojej diety jakieś tam składniki. Jeśli chodzi o te różne rodzaje cukrów, to, to tak jak mówię, no, my jako osoby, które zajmują się tą branżą zdrowej diety, Uważamy, że cukier to cukier. Tu jakby oczywiście jest zdrowszy cukier, na przykład taki ksylitol albo stevia, natomiast y, y, są też y, zamienniki cukru, które ich nadmiar powoduje problemy żołądkowe, więc tutaj mhm. też jest, tutaj też jest taka uwaga, że, że później są, są informacje, ale ja miałam problemy żołądkowe i od czego? To? No właśnie nadmiaru tego składnika, więc jakby na to wszystko trzeba zwracać uwagę i po prostu podchodzić do tego bardziej świadomie. Mhm. A te słodziki typu Aspartam, to one faktycznie nadal mają złą sławę, i czy słusznie? Z naszej ocenie, jak mój zespół dietetyków ocenia produkty mhm. ze słodzikami, to zawsze jest to, nie jest to pozytywna ocena, tylko za, zazwyczaj jest to ocena neutralna, czyli raczej traktujemy to jako cukier i słodzidło, mhm. a nie jako neutralny składnik, który nie ma wpływu na, na, na nasze zdrowie. Z Hanią Stojnicką e, miałam szansę rozmawiać, między innymi właśnie o cukrze, i od niej się dowiedziałam bardzo ciekawej rzeczy: że w momencie, kiedy dostarczamy cukier do organizmu, mhm. skoczy nam oczywiście insulina, tak, i oczywiście. ciało ma informację, tak. jest tak. słodkie, jest akcja, jest reakcja. Tak. Ale w przypadku takich e, słodzików mhm. oszukujemy, bo dostarczamy słodki smak ale nasze ciało nie za bardzo wie, co ma z mhm. tym zrobić, więc w sumie cały czas mózg dostaje pożywkę i informację, że jest słodkie, a w ciele tego słodkiego nie ma, nie więc ma. też mhm. warto się zastanowić, czy faktycznie mhm. dobrze robimy swojemu ciałku, oszukując no ją. trochę w taki Dokładnie, sposób. dokładnie. dlatego mhm. moim zdaniem lepiej jest powiedzieć sobie i jakby zadecydować, że eliminujemy ten cukier albo, no tak jak mówię, Jan... Piję kawę z cukrem i słodzę tą mhm. kawę cukrem, przyznaję się bez bicia, mm, ale to jest jedyna rzecz, do której dodaje cukier, w sensie ksylitol, mm, słodzidło. Ja to u nas zawsze nazywam słodzidło, bo... Bo właśnie niektórzy dodają miodu do herbaty, tak mm -hmm. i uważają, no miód to, to samo zdrowie. No nie, no bo to też jest słodzidło, to też jest cukier, to też jest y, słodkie, które dostarczamy do naszego organizmu, a nasz organizm reaguje tak, jak mówiłaś przed chwilką. Nie mówiąc o tym, że wysoka temperatura zabija wszystkie Zabija wszystkie. Tak, które dokładnie. Teoretycznie dokładnie. miód mógłby nam w tym momencie dać. Tak, dokładnie.